Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w Sejmiku Podlaskim dokładnie połowę mandatów, czyli 15, uzyskując ponad 194 tysiące głosów. Na drugim miejscu z 8 mandatami wynikającymi z ponad 101 tysięcy wskazań znalazła się Koalicja Obywatelska. Trzecia droga zadowolić się musi 6 mandatami, mając poparcie ponad 73,5 tysiąca głosów. Ostatni mandat sejmikowy trafi do rąk koalicji Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców, która zyskała 44,5 tysiąca głosów. Taki rozkład mandatów wynika ze wstępnych obliczeń opartych na danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Wciąż więc nie wiadomo, kto będzie rządził województwem podlaskim. Ze wstępnych obliczeń wynika, że nasz okręg obejmujący powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, sokulski, moniecki i miasto Suwałki w sejmiku reprezentować będą z Prawa i Sprawiedliwości Paweł Wnukowski, Wiesława Burnos, Leszek Dec i Rafał Supiński. Z Koalicji Obywatelskiej wyborcy wskazali Annę Naszkiewicz i Waldemara Kwaterskiego. Z trzeciej drogi w samorządzie województwa zasiądą Cezary Cieślukowski i Bogdan Dyjuk.